Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w piękny, radosny dzień Bożego Narodzenia. Dziś w liturgii z dnia słyszymy słowa psalmu 98. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił, zwycięstwo zgotowała mu jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwiękach harfy, przy graniu trąb i głosie rogu. Radujcie się przed obliczem Pana Króla. Niech huczy morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy. To pierwsze 7 wersów tego psalmu, które chciałbym, żebyśmy choć przez chwilę próbowali jakoś objąć naszym umysłem, naszym rozumem. Siostry i bracia, wyjątkowy moment, wyjątkowa uroczystość. Świętujemy tajemnicę wcielenia. Bóg wkracza w dzieje człowieka. Przyjmuje jego naturę. To jest niewiarygodne. Wielka moc Boża zniża się do poziomu małego, słabego człowieka i przychodzi w postaci dzieciątka, tak bardzo zależnego, tak bardzo bezbronnego. Popatrzmy, jaka wielka jest miłość Pana Boga do nas. Przyjście Jezusa, przyjście w ludzkim ciele, ze wszystkimi ograniczeniami tego ciała, doświadczenie chłodu, głodu, bólu, a także grzechu, czego szczyt będzie na Kalwarii, gdy Jezus zawoła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Popatrzmy, że to wszystko Bóg czyni z miłości. Nie jest to już ten wielki, okrutny sędzia, mocarz. Tak pojmowano Boga jeszcze zanim Chrystus przyszedł i objawił pełnię Bożej miłości. Przypisywano Bogu i to, co dobre, i także to, co tragiczne. Bo człowiek szukał Boga, można śmiało powiedzieć, jeszcze po omacku, tylko na podstawie jakichś znaków. Teraz mamy już ten znak. Nim jest Jezus Chrystus. I to małe dzieciątko, o którym śpiewamy tyle pięknych kolęd i pastorałek, sprawia, że Bóg już nie jest dla nas taki straszny, nie musimy się go bać, bo skoro przychodzi jako małe dziecię, a dziś przychodzi do nas także każdego dnia w kawałku chleba, to czy jest to Bóg, którego mam się bać, przed którym mam uciekać? Czy raczej to jest Bóg, który w ten sposób woła wręcz żebrze o moją miłość, o to, żebym ja na jego miłość odpowiedział moją miłością, wiernością, wytrwałością i dobrem. Kochani, dziś ten piękny psalm 98 zachęca nas do śpiewania Panu, ponieważ śpiew, muzyka zawsze jest tym elementem, który dodaje naszej modlitwie nowej jakości, dodaje jej splendoru, ubogaca ją, wzmacnia. Dobrze wiemy, że pewnych uczuć nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Pomaga nam w tym muzyka. I pięknie podczas swojej audiencji generalnej w 2002 roku powiedział papież święty Jan Paweł II. Przytoczę fragment tej audiencji i tej refleksji na temat psalmu 98. Pana wkraczającego w dzieje przyjmuje churalne uwielbienie. Oprócz orkiestry i śpiewających pieśń w świątyni na Syjonie, włącza się w nie wszechświat, stanowiący swoistą świątynię kosmiczną. Ten rozległy chór pochwalny tworzy 4 kantorów. Pierwszym jest morze ze swoim szumem, który zdaje się pełnić rolę basso continuo w tej wspaniałej pieśni uwielbienia, wspomniany przeze mnie wiersz 7. Wtórują mu ziemia i cały świat ze wszystkimi mieszkańcami, złączone w uroczystej harmonii. Trzecią postawą jest morze, którego ramiona stanowią rzeki,
a ich rytmiczny przepływ przypomina klaskanie. Jako ostatnie występują góry, zdające się tańczyć z radości przed Panem, choć są najbardziej masywnymi i imponującymi ze stworzeń. Dlatego, siostry i bracia, w dniu dzisiejszym, życząc wam mocy Bożego pokoju i radości, zapraszam, byśmy wspólnie włączyli się w to wysławianie Boga, którego wysławia cały wszechświat ze wszystkich sił swojej natury i możliwości. Włączmy się w to wysławianie Boga poprzez piękny, radosny śpiew w naszych świątyniach, ale przede wszystkim poprzez nasze codzienne życie. Gdy śpiewamy kolędy, często mamy do czynienia z tymi kolędami pasterskimi, tak zwanymi realistycznymi, powstałymi w XVII wieku, które nam opowiadają piękne historie, takie tkliwe, cukierkowe, bym powiedział, o tym, że pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają, albo że przybierzeli do Betlejem pasterze. Natomiast brakuje nam może czasami śpiewu tych pieśni na Boże Narodzenie, które są również powszechnie znane, ale jednak trudniejsze w treści, choć bardziej głębokie. I przykład. Ach, witajże pożądana. Myślę, przez wielu, szczególnie starszych, jeszcze znana kolęda i piękne słowa w niej. W ciele ludzkim Bóg jest skryty, na pokarm ludziom obfity, ciałem karmi, krwią napoi, by człowieka w chwale swojej między wybranymi policzył. Cóż za piękne przesłanie, oddające nam treść tego, co się dokonało w momencie wcielenia. Zostaliśmy wywyższeni, zostaliśmy na nowo przez Boga przyjęci i On, przyjmując naszą ludzką naturę, daje nam udział w swojej boskiej. Tego się nie da opisać słowami. Nie da się opisać słowami. Po prostu, przynajmniej mi brakuje odpowiednich słów. I żeby wyrazić tę radość, którą mam w sercu i którą chcę się z wami podzielić, a też w jakiś sposób odwołać się do treści dzisiejszego psalmu, proponuję, byśmy wysłuchali Trumpet Voluntary, utwór Jeremiasza Clarka, angielskiego kompozytora epoki baroku, wiodącą partię solową gra tu trąbka, którą też usłyszymy w organach kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Paradyżu Wielkiej Woli w diecezji radomskiej. To jest również sanktuarium krwi Zbawiciela z cudownym obrazem Chrystusa ciernem ukoronowanego w ołtarzu głównym. Cudowne miejsce i bardzo ciekawy instrument polskich budowniczych Homana i Jezierskiego, zbudowany około lat 30. XX wieku, utrzymany jeszcze w tej konwencji romantycznej z przepięknym prospektem. Więc niech ten utwór, który wykonałem na instrumencie w Paradyżu, będzie dla Państwa też tym takim muzycznym akcentem radości. Niech ta trąba wybrzmi, a ta trąba z psalmu wybrzmi, a my spróbujmy właśnie poprzez nasze codzienne życie, poprzez nasz śpiew, radość, miłość, wysławiać Pana razem z całym wszechświatem, bo wszechświat nieustannie to czyni. Człowiek chyba nie zawsze, warto częściej. Życzę wam pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia i spotykamy się również jutro w odcinku na niedzielę, Niedziela Świętej Rodziny. W tym roku tak to wypada. Zapraszam również do wysłuchania refleksji i muzyki. Szczęść Boże!